Niech Pan obdarzy Was spokojem. Czwartek, 6 października, 27 tygodnia, okresu zwykłego. O nierozumni galaci. Tak rozpoczyna się dzisiejszy fragment z listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Nie ma bracia, nie ma umiłowani, nie ma najdrożsi, bo tak najczęściej te listy się zaczynają. Dziś jest O nierozumni galaci. No, wydaje się niezbyt elegancki i niezbyt miły wstęp. Gdybyśmy otrzymali od kogoś taki list, takiego SMS-a, moglibyśmy się obrazić. Ale Paweł już doskonale wiemy, że tutaj broni najważniejszej rzeczy w Ewangelii, więc nie jest tutaj zbyt elegancki, ale chce być precyzyjny i przede wszystkim dosadny. O nierozumni Galaci, któż Was urzekł? Któż was urzekł? No właśnie, kto przyszedł do was, powiedział coś innego, w jaki sposób was kupił, w jaki sposób was przekupił i w jaki sposób was pociągnął. Kto? Byłem u was pierwszy, to ja wam mówiłem o Ewangelii, ja wam mówiłem o Jezusie Chrystusie, a teraz przychodzi ktoś inny, kto was urzekł i on chce was sprowadzić z tej dobrej drogi. Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście dzięki uczynkom? Właśnie, czy ducha otrzymaliście dzięki posłuszeństwu wierze? Niesamowite pytanie, fundamentalne pytanie: czy ducha, którego macie, czyli ducha świętego, otrzymaliśmy za jakieś zasługi? Czy coś zrobiliśmy, żeby otrzymać tego ducha świętego? Czy dzięki wierze otrzymaliśmy? Że duch święty jest darem, darmo danym od Jezusa Chrystusa. A nie, a nie czymś, na co sobie zasłużyliśmy czy zapracowaliśmy. Czy jesteście aż tak nierozumni, drugi raz podkreśla to święty Paweł, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Właśnie, zaczynaliście dobrze, zaczynaliście duchowo, zaczynaliście od tej prawdy, że został Wam dany duch święty, a teraz chcecie skończyć ciałem? To nieustanne napięcie, które jest u Pawła, między duchem a ciałem, czyli wiarą. Którą mamy i zbawieniem z tej wiary dzięki pomocy Ducha Świętego, a uczynkom. O nierozumni. Mocne słowa dzisiaj mówi Święty Paweł nie tylko do Galatów, ale również i do nas, ale cały czas pamiętamy, zależy mu na zbawieniu, zależy mu na prawdzie Ewangelii, żeby nie zniszczyć tego wielkiego dzieła Chrystusa, jakim jest jego męka, śmierć, a później z martwych zmartwychwstanie. W tym fragmencie z dzisiejszej Ewangelii według Świętego Łukasza widzimy ten fragment bezpośrednio po modlitwie Ojcze nasz. Celowo tak Łukasz to skomponował, żeby po nauce modlitwy, kiedy Chrystus uczy apostołów modlitwy Ojcze nasz, żeby znalazł się fragment o wytrwałości w modlitwie, bo już modlitwę znamy, wiemy jak się modlić, ale to jest zdecydowanie prostsza rzecz nauczyć się na pamięć Ojcze nasz. Ale wytrwać w modlitwie jakiejkolwiek, to już chyba wszyscy doskonale wiemy, że jest trudne. Dlatego te przykłady proście, szukajcie, kołaczcie, ale jednocześnie później ci, którzy proszą, szukają czy kołatają, oni otrzymują, znajdują i zostaje im otworzone. Oczywiście wszystko jest w tej wytrwałości, cierpliwości i śmiało moglibyśmy powiedzieć wierze. Ale znowu nie chodzi o to, żebyśmy otrzymali to, co my chcemy. Ale ta końcówka Ewangelii jest kluczowa. Ojciec z nieba udzieli ducha świętego tym, którzy go proszą. Ducha świętego. Pierwsza prośba zawsze to jest o ducha świętego. I znowu wracamy do tego ducha, o którym dzisiaj Paweł mówi do Galatów. Tego jednego chciałbym się od Was dowiedzieć, czy ducha otrzymaliście dzięki uczynkom? Dzisiaj Chrystus to potwierdza i mówi: proście, szukajcie, kołaczcie. Ale o co proście? Kogo szukajcie? Gdzie próbujcie się dopukać, aby otrzymać Ducha Świętego. A Ojciec, który jest dobry, da Ducha Świętego tym, którzy proszą. A potem już będziemy wiedzieli, o co innego prosić, co jest potrzebne, co jest ważne tutaj dla nas, jakie modlitwy zanosić. Będziemy wiedzieli może nawet dlaczego pewne modlitwy są wysłuchane, ale są niespełnione. Duch Święty będzie nam przychodził z pomocą. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.